wczorajszy lider po pierwszym dniu, Krzysztof, no niestety teraz już na drugiej pozycji jest. Krzysiu, dlaczego, co się stało i czym możesz wytłumaczyć taką, no nie ma co ukrywać, obniżkę formy w stosunku do pierwszego dnia? To jest dokładnie to samo, co u ciebie, porażki na wyjeździe. No ale 11 meczów chyba wyjazdowych, jeśli się nie mylę, no 11. 8 porażek i tylko z Adrianem mam zwycięstwo i remis. A tak to wyjazd to jest już z góry porażka, więc nad tym pracuję już 2 dni. Zobaczymy, co wyjdzie trzeciego. No też nie ukrywajmy, że ostatnio twój super atak przestał istnieć praktycznie. Ponieważ Messi już do końca rozgrywki mistrzów nie zagra, bardzo poważna kontuzja. Suarez też jest kontuzjowany, także musiałeś chyba skorygować plany. Wczorajszy dzień zaczął się od tego, że w drugim meczu chyba Suarez wyleciał na tam chyba 6 tygodni, po czym prawie wrócił, już wyleciał na kolejne 8. No i nie wiem, Messi chyba zagrał chyba 3 mecze, zagrał i też wyleciał na 7 miesięcy, więc nie jest progres. W każdym bądź razie no, musisz teraz troszkę pokombinować w składzie, przemyśleć sprawy i na pewno jako bardzo dobry menedżer poradzisz sobie z tą sytuacją i życzę ci powodzenia w dzisiejszym dniu. Dziękuję. Nie dziękuję. Jeszcze.